Let's go. Nowa gra. O, nawet nie mam save'a. No tak, bo to jest na PS4 Pro. Ja przechodziłem na zwykłej PS4 kiedyś. Więc nie mam save'a. Dobra, lecimy normalny. Wiadome. Prolog jest wciul długi. No jest długi, ale jest też takim, kurczę... Prolog pamiętam, że jest takim elementem, który sprzedał tą grę i taki... Ostre wrażenia, ostre efekty ten prolog wywiera na graczach, z tego co pamiętam. Tam są mocne sceny po prostu. Okej. Mam nadzieję, że jakoś mega mocno pada nie będzie słychać. No ale zobaczymy, bo mam przed sobą mikrofon, nie mam na statywie jeszcze. So, you know. Zatrzymałem się na moście, wszyscy mnie atakowali. Naprawdę, Keypower, nie skończyłeś tego? Wow. Tommy, posłuchaj mnie. Polecam. Zleceniodawca zleca to, jasne. Ja nie mogę stracić tej roboty. Rozumiem. Dobra, dajcie znać, czy to ściszanie działa. Słuchajcie, jak jest bez mojego głosu. No i ja teraz zaczynam rozmawiać. Czy ściszyła się gra, czy się nie ściszyła? Jak to tam wygląda? Bo jestem ciekawy, czy ten ściszanie głosu, tonu działa. Nie śpisz, już noc. Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dzisiaj. Szkrabie, nie... Działa coś takiego? No i jak oceniacie to? Jak to oceniacie tak na pierwszy rzut oka? Dobra opcja? Czy nie? Prezent rodzinowy? No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc... Podoba się, no to świetnie. Wow. Podoba ci się? Szkrabie, to jest... Jest super, ale... O kurczę, chyba się zaciął. Co? Nie. Oh, ha. Z bambusa ją już zrobił. Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu. Tak, chciałbyś. Wow, już mam ciary na ciele, nie? Masakra. Jak tą grę pamiętam. No mówię, obok God of War czy Uncharted ewentualnie to moja najlepsza gra. Uncharted może tak nie, ja właśnie The Last of Us wolę o wiele bardziej. Śpij dobrze, szkrawie. Czy grałem w God of War 4? Tak, grałem. Masz całe przejście u mnie na kanale. W God of War grałem na premierę. Która jest godzina? Muszę z nim porozmawiać, mamy tu... Wujku? Ogólnie we wszystkie God of War'y grałem, jakie były. Wiele razy. A to God of War na PS4, to masz u mnie całe przejście na kanale. O co chodzi? Link do kanału jest pod spodem w opisie. Okej, zaczynamy. Dobra, co tu mamy? Telefon. Nie ma sygnału. Nie ma sygnału. O, koszulkę ma z Argentyny, czy co? Tam na ścianie zdjęcie. Kolory jak Argentyna, biało-niebieskie. Okej. Cholera. Zapomniałam mu jej dać. Kartka urodzinowa, spoko, fajna. W ogóle na zielono jaki napis, nie jesteś jeszcze z kamieliną. Jakie coś dostać, no to naprawdę. Okej, wychodzimy z pokoju, zobaczę. Co tam się będzie działo ciekawego. Szukamy fadera. Naprawdę, ta gra jest, nie wiem, z 2014 roku. Ona dotychczas wygląda kozacko. Okoliczne szpitale pękają w szwach. 300% pacjentów więcej z powodu nieznanej infekcji. Korona, korona. Koronka. Dajcie sobie do góry, wezmę oparcie leciutko. Okej. Dobra, tutaj oprócz ręczników i Tatusiu? Zużytych gaci chyba nic nie znajdziemy w łazience. Jesteś tu? O. Gdzie jesteś, tato? A nie, myślałem, że tu już jest zadyma w pokoju. A to jakiś orbitrek, steper czy coś. Co to było? W 2013 ta gra wyszła na PS3 oryginalnie, a w 2014 wyszła wersja Remaster, czyli ta, którą właśnie gram, wiesz? Tak mi się coś kojarzy. Dobra, trzeba pada podłączyć. Okej, już nie mamy telewizji, już sobie TVN-u ani jedynki nie pooglądamy. Tato! Co się dzieje? Ale fajny fotel musi być mega wygodny. Strasznie taki piankowy. To jego telefon. Telefonik. Nagram kiedyś Daylight. Pewnie nie, nie miałem nigdy. Nie byłem jakoś zainteresowany, szczerze mówiąc. Odzwoni. Zaraz będę. Where the hell are you? 8 nieodebranych połączeń od Tommy'ego. To jest brat Joela, z tego co pamiętam. Chyba. Czyli jej wujek. Po prostu dzisiaj później zamów sobie coś przez telefon, widzimy się rano, fader. Okej, krótka notka. Coś tu jeszcze mamy? Nie. Przed wyjściem na dwór jeszcze zobaczmy tutaj, co się dzieje. O. Gdzie byłeś? Jest i on. Nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie, niby dlaczego. Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd. Tato, przerażasz mnie. Co się dzieje? Tu Cooperowie. Coś jest z nimi nie tak. Chyba są chorzy. O, niewidzialna ściana, nie mogę... Nie mogłem przejść do przodu. Chodź tu, chodź tu. W porządku. Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób... Jimmy dead. 1-0 dla nas. Sara. Rozmawiałam z nim rano. Słuchaj mnie. Tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać. Rozumiesz mnie? Tak. Tommy, chodź. Chodź. Spodziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Cholera. Cały jesteś we krwi. To nie moja. Jedźmy stąd. O, jest Tommy. L2 mamy przybliżenie jakieś na akcję całą. Powiedz mi, co się stało. Hej, skarbie. Jak się czujesz? Dobrze. Może włączymy radio? Tak, jasne. No to jest dopiero prolog, nie? To jest najlepsze. Wysiadły komórki. Radio. Po prostu super. Przed chwilą speaker gadał jak najęty. Mówił, że wojsko rozstawia blokady na autostradzie. Nie jedziemy do hrabstwa Travis. Musimy stąd spadać. Pojedź 71. Powiedzieli, ilu nie żyje? Pewnie dużo. Znalazłem całą rodzinę. Tommy! Czajcie, jakby tak wyglądała zadyma teraz z koronawirusem? Że naprawdę w jakiś zombie czy coś się ludzie zmieniają. Albo nawet nie to, tylko że po prostu to jest taki wirus, że padasz w ciągu dnia, czy tam, nie wiem, pół dnia od zarażenia. To by była masakra. Najlepsze było granie dziewczynką. Dziewczynką Tom się gra tylko chyba tyle, to już chyba koniec. Ale nic nie spoileruję dla tych, co ewentualnie nie grali albo nie skończyli. Czy Jimmy nie pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni. Jedź! Joel, mają dziecko. Z nami też. Przecież mamy miejsce. Nie zatrzymuj się tu. Joel tutaj ten zły. Nie chce się zatrzymywać po jakiejś autostopowiczu. Mogliśmy pomóc. Już mamy korki jakieś. Może moglibyśmy się cofnąć. Korek, policyjny helikopter. Wow. Tommy! Tommy! Ja pierdolę! Co to chyba było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże, skręć tutaj. Nie. Dużo pipulów. A lot of people. Nie możemy się tu zatrzymać, to przejadę przez nich do chuja! Szybko, wycofaj! Są też za nami! Tam! Trzymajcie się! Jedź! Tutaj od początku widać. O, ała. Że Tommy, ten po lewej co prowadził, to taki raczej dobry, a Joel to realista i nie chce nikogo wpuszczać do auta, zabierać i tak dalej. Hej! Wracaj, skarbie, wracaj. Tak jest, z buta. Już cegła poszła w ruch. Jestem tu, skarbie. Jestem. Podaj mi rękę. Co się stało? Noga mnie boli. Musimy uciekać. The Last of Us symulator klikania? Nie, no co ty. Dużo jest quick time eventów, ale bez przesady. Trzymaj się mnie. Okay. Dobra. Tato. Na razie nie mam żadnych opcji, tylko bieg do przodu. O nie! Uważaj! Zamknij oczy, skarbie! Biegnij! Nawet wtedy wybuchy były super. Efekty ognia prawie jak w Resident Evilu remake'u najnowszym. Armadillo Theater. Armadillo Theater. Oj, chyba się tam nie dostaniemy. Alejkę jakąś, ale kurczę, którą? Gdzie jest mój ziomek Tommy? O nie! To tak chyba nie miało wyglądać. A tutaj, dobra. Szczerze wam powiem, że chyba nigdy nie miałem tego ugryzienia w tym miejscu. Kwadrat. Państwu, lecimy do przodu. Śmietnik oczywiście, wszystkie śmietniki zaliczę. Szukajcie wyjścia! Dalej! Ruchy! No to jest dopiero epidemia, ta. To już nie przelewki. Spotkamy się tam! Szybko! O, znowu za wolno, wow. Coś nowego, nie wiedziałem, że tutaj są różne opcje, że da się tutaj zginąć. Nic mi nie będzie. To jest, przypominam, prolog jeszcze, nie? W sumie tak naprawdę to nie jest jeszcze normalne przechodzenie gry. W sensie, no, normalne jest, ale po prostu prolog, wstęp taki. O fuck! Kurczę, chciałem się obejrzeć. Nie dało się patrzeć w tył i biec do przodu. Dobra, już się nie rozglądam w takim razie. Byłem ciekawy, czy mnie naprawdę gonią, no ale jak widać mnie gonią, więc już nie kombinuję. To jest jedna z mocniejszych scen, jeżeli chodzi o współczesne gry, nie? Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złamaną nogę. Okej. Siemano, Hiron, witam. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tato, co z wujkiem Tommy? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Jest z małą dziewczynką. Ale... tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko... nie... Siemano, kanonier, siema. Proszę, nie. Tommy w samą porę. O nie. Sara? Przesuń rączki, skarbie. Wiem, kochanie, wiem. O Boże. Posłuchaj mnie. Wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie, nie zasypiaj, czekaj. Podniosę cię. Wiem, kochanie, wiem, że bardzo boli. Chodź, maleńka, proszę. Ciary, no to kurde. Jak to pierwszy raz przechodziłem, to takie what the fuck? Sara. Kochanie. Pierwsze 10 minut gry, czy 15, a tutaj już... nie rób mi tak. Takie akcje, nie? Nie rób mi tak, proszę. Proszę. No i na początek macie taką scenę, jak tu nie grać dalej. The Last of Us. Potwierdzono już ponad 200 ofiar śmiertelnych. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice. Dobre, co? Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniej strefy kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do działalności wszystkich organów. Nie Anonymous, tylko Świetliki. Kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Nadal możecie... Jeżeli początek w tej grze jest bomba, to później będzie trochę nudno, ale to w połowie gry. Key Power. Ja skończyłem tę grę minimum dwukrotnie, bo na PS3 i na PS4 raz po premierze. No i powiem ci, że raczej dla mnie nie było nudno. W sensie są gorsze momenty, oczywiście, że tak, ale ogólnie cały czas trzyma w napięciu. Ciągle są jakieś akcje, fajne lokacje i tego typu rzeczy. Oczywiście są gorsze miejsca i lepsze, jak w każdej grze, ale... 20 lat później. Czyli zobaczcie, jaki duży timeskip już mamy. O 20 lat od razu. Zaraz, moment. Joel już cały siwy. Miły poranek? Czy córka przeżyła? No niestety nie, jak widać. A o wszystkie gry ci chodzi, że początek bomba, to później nudno. No rozumiem, rozumiem. W zachodniej dzielnicy. Robiliśmy tam przerzut. My mieliśmy robić przerzut. No wiesz, mówiłeś, że chcesz być sam, pamiętasz? Spróbuję zgadnąć. Do wymiany nie doszło, a klient zwiał z naszymi tabletkami. Nie tak było? Wszystko poszło bez problemów. A za te kartki wyżyjemy kilka miechów, lekko. Powiesz mi, co to jest? Kiedy tu wracałam, napadło mnie nagle dwóch pieprzonych dupków, jasne? Może widzicie, teraz czymś tam handlują. On jest w jakiejś spółce czy organizacji. Przemyt jakichś leków czy po prostu itemków robią. Któryś z tych dupków przeżył? Bardzo śmieszne. I walutą są jakieś kartki najprawdopodobniej, a nie kasa. Ważne jest to, że to także Robert kurwa ich nasłał. Nasz Robert. Dobrze wie, że go ścigamy. Wydaje mu się, że nas uprzedzi. A to sprytny sukis. Tak, no jasne, nadal jest epidemia i to nawet większa. Tak sprytne. 20 lat później nadal jest epidemia, tak. Chyba żartujesz. Stary magazyn w Mission Hill. Nie wiem, jak długo tam będzie. Jestem gotowy. Idziemy? Jakiegoś bossa musimy rozwalić. Narkotykowego. Coś w tym stylu. Świetliki wypuściły COVID-a. Tak. Już w 2014 czy 2013, no. To było przewidziane. Niedługo zaczyna się godzina policyjna. No to się pośpieszmy. Widzicie, godzinę policyjną mamy wszystko. No future, burn it all down. Akcje tutaj w ogóle wygląda to jak aktualnie w Ameryce co się dzieje, co? Bez sensu. Przecież to robota dla żołnierzy. Teraz w Ameryce są takie zadymy jak tutaj na tych uliczkach. No mówię, w USA jest teraz podobnie. Patrz. Będzie jakaś policja, wojsko. Mnie znowu brakuje jedzenia. Jacyś poszukiwani. W ogóle tu jest pełno znajdziek w tej grze. Jak ja tę grę 2 razy przechodziłem, to chyba nigdy nawet nie zebrałem 50% znajdziek. O, tam też w kombinezonach z COVID-u, żeby korony nie dostać. Kolejni ludzie się zarażają. To znaczy, że coraz więcej osób. Tam widzicie całe budynki, jak World Trade Center prawie, porozwalane. Załatwiłam nam nowe papiery, przejdziemy po prostu. Dobra, jedź dalej. Odwiedzam kolegę. Uciekajcie szybko! Zamykaj! Okej, już mamy pasek życia. Świetliki, czyli to jest ta organizacja. Idziemy, chodź! L1, żeby sprintować. Dobra, muszę pamiętać. L1. Droga wolna. Uwaga! Idziemy. Punkt kontrolny numer 5 jest zamknięty do odwołania. No to łatwą drogę szlak trafił. Opatrzane, okej? Okay? Dobra, dzięki za itemy. Apteczka. Wyliczana za pomocą apteczki. Wciśnij strzałkę do góry, aby wybrać apteczkę, następnie przytrzymaj R2, aby jej użyć. A, widzicie, po prawej pasek się zapełnia, jaki używam. Czyli używanie itemów nie jest instant. Trzeba realnie poczekać, aż on tam pomacha sobie ręką, czy coś takiego. Na zewnątrz? Albo możemy odpuścić Robertowi. Jasne. Hej Tess, widzisz to gówno? Widzisz to gówno. Jak tam we wschodnim tunelu? Czysto. Użyłem go. Nie ma patroli. A ty dokąd? Z wizytą do Roberta. Ty też? Kto jeszcze go szuka? Wszyscy do Roberta, to jakiś chyba jest. Robert Escobar. A czego świetliki chcą od Roberta? Myślisz, że mi powiedziała? Co jej powiedziałeś? Prawdę. Nie mam pojęcia, gdzie się zaszył. Słusznie. Dobra, trzymaj się z dala od kłopotów, okej? Wojskowi niedługo będą tu szaleć. Ta, na razie. Marlin szuka Roberta? Co o tym myślisz? Nie podoba mi się to. Marlin, no to pewnie jakaś szefowa tych całych świetlików. Podejrzewam. W miarę się pewnie znają. Z naszymi bohaterami. To tutaj. No jakaś Nora Meneli. Cześć. Co tam słychać? Czy jakieś itemy, znajdźki są? Coś? Karty, tutaj poker, szachy. Wózek z Biedry. Nic specjalnego. A, tu było tajne przejście. Joel, pomóż mi z tym. Uważajcie na siebie. O, trochę skok był, kurczę, z 2 metry. Nie powinni to wrzucać. Masakra. Bierzmy nasz sprzęt. Dobra, ja tak troszeczkę pójdę w inną stronę na początku, żeby zobaczyć, może wiecie, jakieś znajdźki tutaj wynajdę. Tego jest naprawdę masa. Ej, Joel, ale chyba na razie zbytnio nawet nie mam opcji za dużo do poruszania się. W ile streamów chcę przejść grę? Nie mam pojęcia, wiesz? Chciałem już skończyć do premiery, dlatego wcześniej zaczynam. Chciałem zacząć przechodzić tą grę dopiero jak się wyprowadzę, ale nie wiem konkretnie kiedy się wyprowadzę, czy to będzie za tydzień, czy za 2, czy za ile. Więc wolę szybciej zacząć i mieć pewność, że skończymy. Bo premiera 2 jest 19 czerwca. Wciśnij R2, gdy nie celujesz, aby przeładować. Ok, czyli przeładowujemy nie celując. No ta gra ma pewnie jakieś... Ta gra, żeby przejść, to pewnie jest jakieś 20-25 godzin stawiam. Z tego co w miarę pamiętam. No więc trochę streamów mi to zajmie. Nawet jakbym powiedzmy robił streamy gdzieś tam po 3 godzinki, no to trochę to zajmie, nie? Wiadomo. I wszystko oczywiście będzie wrzucone na YouTubie, tak jak na przykład, nie wiem, ostatnio przechodziłem Star Wars The Fallen Order, to też potem wszystko wrzuciłem na YouTube'a. Także całe przejście, w razie czego jak ktoś ominie, czy go nie będzie, czy coś, to wszystko będzie lądowało na YouTubie. Pocięte w częściach, także luzik.